Idzie szef. Sprawdziliśmy, czy nie ma ukrytych mikrofonów. Nie gadajmy o pracy. Nauczyciel daje nam przerwę. Przykro mi, że cię oderwałem od pracy z Frankiem. Co to? Szampański koktajl na koszt firmy. Co świętujemy? Chcę was przekupić, byście wszystkie spotkania organizowali w moim barze. Pod warunkiem, że nie będziesz ich serwować. Wiem, jak znaleźć Sergeja. Jak? Koktajl. To najnowszy sposób na HIV. Mieszanka leków przeciwretrowirusowych. Znalazłam dostawcę, który wysyłał je do Wakefield. Do niejakiego Berszowskiego? To nazwisko panieńskie matki Sergeja. Dobra robota. Dlatego ja prowadzę. Jesteś opryskliwy dla Petera. Może. Ciężko pracuje. Dla Elsingera. Frank coś szykuje. Czuję to. To na pewno tu? To jedyny dom w okolicy. Sergey Kolek? Hello? Od Billa Gatesa do Grizzlymana. Śmiertelna choroba zmienia perspektywę. Bliscy współpracownicy. Mówiliśmy na siebie numer jeden i numer dwa. Pionier informatyki inspiruje się doktorem Zeusem. Sergey Kolek, tak. Jesteśmy z Biura Dochodzeń i Badań Naukowych. Matt Prager. Lindsay Donner. OSIR. Zna pan naszą organizację? Miałem do niej wstąpić. Kiedy? Jak się wycofałem, zgłosił się do mnie pewien człowiek. Mówił, że przyszłość nauki to zjawiska paranormalne. Nazywał się Elsinor. Czemu mu pan odmówił? To biurokrata, interesują go tylko dane. Co w tym złego? Jest już za dużo informacji. Ciało jest pustoszone przez chorobę, a umysł atakowany przez tony zbędnych danych. Lepiej nam było, kiedy siedzieliśmy przy ognisku i umieraliśmy w spokoju, kiedy Bóg wzywał nas do siebie. Veritek ma problemy. Nie obchodzi mnie to. Nie żyje Bob Yardley i dwóch programistów. To straszne. Zainfekowało ich coś z komputera głównego. Wie pan, jak mogło do tego dojść? Widzę, że gra pan w Go. A pan? Grałem, kiedy podróżowałem po Azji. To dla mnie nieustające wyzwanie. Z rozkoszą rozegram partię. Wyszedłem z wprawy. To jak jazda na rowerze. Musi się pan bardziej postarać. Sergej, we need your help.
Potrzebujemy pańskiej pomocy. Mówił pan, że umie grać. Trzy osoby nie żyją, ich kora mózgowa obumarła. Jedyne wyjaśnienie w technologii? Pan jako pierwszy ogłosił, że wirusy komputerowe przypominają choroby biologiczne. Czy kod komputerowy może zainfekować żywy organizm? W dzisiejszych czasach wszystko jest możliwe. Humanifesto, Sergej Kolek. Przepraszam, muszę wziąć leki. Dziękuję za rozgrywkę. Kiedyś musiał być pan w tym dobry. Dałem mu wygrać. Christine Ambrose. Yes, two of their operatives. Jest z nim dwóch ludzi. Wkrótce dowiemy się, co odkrył. I'll keep you informed. That was the chairman. To prezes. Niech sobie nie robi nadziei. Jeśli Sergej ma technologię, to musimy ją najpierw przetestować. Jeśli będzie działać, przedstawimy ją zarządowi. Wie, że działamy razem? Nie. XX wiek zdominowała technologia komputerowa. To nieludzkie. Antyludzkie. Wydano to? Brzmi jak manifest terrorysty. Chyba nie wcieli tego w życie. Możemy? Jest pan tam? Na tyle by było prostego życia. Co jest? Ma to samo co inni. Nie dotykaj. Uciekamy. Wszystko było przygotowane, jakby się kogoś spodziewał. Nie doczekał fajerwerków. Miał najnowszy sprzęt. Do czego był mu potrzebny? Wysłał potężny plik, zanim wysiadł jego komputer. Wirus? Nie, plik był za duży. Miał uruchomiony program Sute Ishi. To manewr w go, żeby zdobyć ostateczną przewagę. Udało mi się odzyskać jeden chip. Miał jakiegoś wirusa. Mam za mało danych. Wszystko spłonęło. Wiemy, że wysłał tego wirusa 4 dni temu przez łącze satelitarne. W dniu, kiedy zginęli programiści. Badałeś główny komputer, nic nie znalazłeś? Znajdę go. Jak Frank da ci wolne? Frank jest bardzo pomocny.